Cześć czołem. Dzisiaj zlecenie transportowe, które omówię, co na takim zleceniu znajdziemy, co praktycznie zawsze na takim zleceniu się znajdzie. I lecimy tutaj od lewego górnego rogu. Zlecenie jest tu, ta strona jest podzielona na takie rubryczki. No i wszystko jest takie dosyć czytelne. W lewym górnym rogu mamy zleceniodawcę, czyli podmiot, firma, przedsiębiorstwo, które zleca ładunek. Na ten podmiot tutaj, na ten adres, na ten NIP trzeba będzie wystawić fakturę. To jest zleceniodawca, czyli będzie to płatnik. W stronie, w rubryce mamy, jak widać, adres korespondencyjny. O tyle, o ile na zachodzie adresy korespondencyjne są zazwyczaj takie same jak adres do fakturowania, o tyle w Polsce jest dosyć częstym przypadkiem to, że firmy mają inny adres korespondencyjny niż adres do fakturowania. Myślę, że bierze się to z prostych przyczyn, po prostu firma sobie organizuje w jednym mieście, ma przykładowo filię 10 oddziałów, ale w jednym mieście jest tylko dział fakturowania. Tam jest wynajęty większy biurowiec i tak dalej. Jest to wszystko w jednym miejscu. Albo też po prostu firmy korzystają z zewnętrznych biur księgowych, co też jest w sumie normalnym już zwyczajem. Także to jest ważne, aby adres korespondencyjny prawidłowo sobie gdzieś tam wklepać w program, który mamy w firmie, ewentualnie w jakiś tam swój plik z danymi, żeby ta fakturka poszła w dobre miejsce, bo jeśli pójdzie w złe miejsce, no to zanim wróci do nas, straciła czas idąc tam, ten termin płatności się jeszcze bardziej przedłuży, także tego byśmy na pewno chcieli unikać. Poniżej w rubryce mamy zlecenie numer, czyli numer zlecenia, bardzo istotna rzecz. To jest numer, którym posłuży się nasz zleceniodawca, rozliczając naszą usługę. Ułatwi nam to, mu to znacznie. No i bardzo często, a przeważnie zawsze, zleceniodawcy wymagają, aby taki numer znalazł się na fakturze. Czyli trzeba na fakturze umieścić, którego zlecenia dotyczy fakturka, którą wysłaliśmy. Poniżej w rubryce mamy zleceniobiorcę, czyli my jako przewoźnik, czy tam firma transportowa, czy tam jakiś pośrednik, nie wiem, w każdym razie, no wzięliśmy od tutaj zleceniodawcy GoSped, my nazywamy się SpeedEasy i to jest nasza firma. Poniżej mamy rubrykę załadunek i rozładunek. Załadunek, czyli adres załadunku, dokładny adres załadunku. Widzę, że tu brakuje daty. Ja tutaj to uzupełniałem ręcznie, po prostu gdzieś tu coś skopiowałem, coś czegoś nie dokopiowałem, aczkolwiek powinna się tu znaleźć obowiązkowo data jeszcze i godzina. Obowiązkowo data, godzina rozładunku również, żeby wszystko było jasne i czytelne i zgodne potem ewentualnie ze zleceniem. Poniżej mamy frakt, czyli kwota, którą dostaniemy za wykonanie należyte tej usługi transportowej. Kwoty zawsze są netto. Opis ładunku, czyli krótki, zwięzły, elementy stalowe ładowane górą. I tutaj takie poszczególne dane dotyczące tego ładunku, jak długość, waga, widzę szerokość, ilość opakowań, 19 po 1250 gram, czyli jak stal import, to może jakiś zbrojeniowy drut, czy tam coś, 13-metrowy. Wymogi co do taboru, czyli oczywiście firanka z otwieranym dachem będzie ładowana górą, stal bardzo często jest ładowana górą. Numer rejestracyjny samochodu i naczepy i kierowca zaawizowany, który jest zaawizowany na odbiór tego towaru. Jeszcze widać, tu jest podana masa zestawu 15,8 tony. Dalej mamy formę płatności, przelew w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i dostarczenia CMR. Czyli jeśli tu na prawidłowy adres korespondencyjny dotrą dokumenty, to w tym momencie zaczyna lecieć 60 dni. Jeśli się pomyliliśmy i wysłaliśmy tutaj na adres z lewej strony, no to straciliśmy, myślę, że z jakieś 10 dni. Jeśli gdzieś tam z warunków zlecenia, które są jeszcze tutaj poniżej, tym druczkiem maczkiem, gdzieś tam się załapiemy na to, że spóźniliśmy się z dokumentami, to tych 60 dni może się zrobić 90 dni, spokojnie. Także warto tutaj przypilnować sobie, aby ten adres korespondencyjny był prawidłowy. Uwagi dodatkowe tutaj sobie zleceniodawca zażyczył, aby kierowca miał kask, buty ochronne, pasy, narożniki i maty antypoślizgowe. Czy stali? Normalna rzecz w sumie. Nie ma co się dziwić.
I tutaj mamy taki druczek maczek, maluteńki, ustalenia, czyli warunki do tego zlecenia transportowego. Akceptując zlecenie, godzimy się na te warunki i działamy. Jest tego dużo. Jak widać, to jest jedna strona z trzech. Tutaj u góry. A więc gdzieś są jeszcze dwie strony. Przynajmniej do każdego zlecenia jest jedna strona takiego druczku. Praktycznie 95% zleceń to jest właśnie jedna strona takiej druczku maczku. I dodam, że niektóre te podpunkty są bardzo niekorzystne dla przewoźnika. O czym zresztą będę mówił w następnym materiale. Myślę, że to jest spokojnie materiał na kolejny odcinek, który zapraszam. Tyle byłoby na dzisiaj. Dzięki. Cześć.